Cześć, witajcie, jestem Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję klawiatury Tessoro Dobera w wersji Spectrum. Najnowsza, najbardziej zaawansowana wersja z niesamowitym podświetleniem. A poza tym Dobera taka, jak już ją znacie, mamy dostępnych w sprzedaży już od dłuższego czasu kilka wersji. Klawiaturka naprawdę solidna i funkcjonalna, ale wszystkich szczegółów dowiecie się właśnie z tej recenzji. Jeśli interesują Was ceny klawiatur serii Dobera, zapraszam do opisu filmu. Tam macie linki do sklepów. Zaczynamy! Tak więc, moi drodzy, przed nami Tessoro Dobera Spectrum. Jeszcze nie podświetlona, ale to specjalnie, żeby podświetlenie nie rozpraszało Was od innych cech zalet tej klawiatury, a jest ich naprawdę dużo. Ta klawiatura może wygląda jak podstawowa Dobera, lecz uwierzcie mi, potrafi o wiele więcej. Zaczniemy sobie od przewodu. Przewód, jak to w klawiaturach Tessoro, szczególnie w Doberach, Durandalach, naprawdę gruby i sztywny, długości około 2 metrów. I potem ten przewód nam się rozchodzi na kilka mniejszych. I moi drodzy, cóż to jest? Mamy tak, zasilanie podstawowe całej klawiatury, czyli podświetlenia funkcji takich jak wbijanie klawiszy, makra i tak dalej. Drugi wtyk osobny zasila nam hub USB, czyli dwa porty USB tej klawiatury. Tak więc to jest o tyle dobre, że klawiatura nie czerpie z jednego wtyku, tylko z dwóch, dlatego możemy podłączyć tam praktycznie każde urządzenie, czy sobie podładować telefon, czy aparat, coś takiego, po prostu nie ma z tym problemu. Nie będzie żadnych spadków napięcia, nie będzie na przykład się wyłączało podświetlenie, mamy osobne zasilanie, więc bardzo fajnie. Jest jeszcze jedna opcja zasilania, ale to pokażę Wam za chwilkę, jak ją odwrócimy. No i mamy jeszcze to, dwa mini jacki 3,5 mm, oczywiście po to, żeby podłączyć je do naszej karty dźwiękowej, a słuchawki i mikrofon możemy podłączyć już do Dobery. Też to za chwilkę zobaczycie. No i oczywiście, jak przystało na Tessoro, wszystkie wtyki pozłacane dla najlepszego przewodnictwa tego sygnału. I jak ją sobie odwrócimy, widzimy tutaj to, o czym mówiłem, czyli dwa porty USB 2.0, wyjście słuchawkowe i wejście na mikrofon, a także mamy coś takiego. Jest to tak zwane wejście DC, czyli wejście na zasilacz sieciowy. W zestawie mamy przewód tego typu z końcówką USB, czyli możemy sobie dodatkowo zasilić tą klawiaturę też z komputera, ale jeśli mamy odpowiedni zasilacz sieciowy, możemy to podpiąć bezpośrednio do sieci, wtedy robimy sobie z tego już hub aktywny, typowo aktywny, z wysokim natężeniem prądu w portach. Czyli wtedy to już naprawdę nie mamy żadnych ograniczeń. Tak więc ten kabelek DC na USB jest w zestawie, natomiast zasilacza sieciowego nie ma. Można sobie indywidualnie taki zasilacz po prostu dopasować do tej klawiatury. Jak już jesteśmy tutaj, widzicie, że przewód zakotwiczony jest solidnie na stałe i klawiaturka, moi drodzy, ma tak solidne gumowe antypoślizgi tutaj i na środku, jak widzicie, oraz mamy, uwaga, dwustopniowe aż podwyższenia. Małe podwyższenie jest niegumowane, natomiast duże jest gumowane. Jak widzicie, podnosi sporo tą klawiaturę. Jak już jesteśmy przy tym, to zrobimy sobie test praktyczny. Na początek złożę te stópki i zobaczcie. Powiem Wam, że jakby tam nie było ściany, to by pewnie cały ten stolik się przesunął. Klawiatura jak przyklejona. Teraz zobaczymy na tych małych bez gumowania. Powinno być troszeczkę gorzej, ponieważ nie będzie nam nic z tyłu trzymało klawiatury. No, mimo wszystko plastik, ale stawia opór. Nie przesuwa się za bardzo. I ostatnia opcja, czyli duże podwyższenia. Również podobny efekt, nawet troszeczkę lepszy. Więc, moi drodzy, bardzo dobra przyczepność do blatu. Nawet przy dynamicznych grach klawiatura nie ma prawa przesunąć się po blacie. Tak jest też w tym przypadku.
więc w tym momencie już klawiatura mocno plusuje. Natomiast co do samej budowy, Lobera nie jest jak Collada klawiaturą wykonaną z aluminium, front nie jest aluminium, natomiast mamy bardzo porządne tworzywo, bardzo wytrzymałe, odporne na zarysowania, na jakieś uszkodzenia mechaniczne i zobaczcie, moi drodzy, przypominające przy okazji fakturą szczotkowane aluminium, natomiast podpórka po nadgarstki przypomina taką blachę ryflowaną stal, też jest to bardzo dobrze wykonane. Tak więc klawiaturka naprawdę bardzo odporna na wszelkiego rodzaju mechaniczne uszkodzenia i przy okazji też ładnie wykonana. Taka niby prosta, ale mamy kilka takich ozdobników, elementów, jak tutaj te śruby i pościnane krawędzie, tutaj taki element z logo Tesoro, też bardzo ładny, które nadają tej klawiaturze takiego wyglądu dość niepospolitego, po prostu nadają jej charakteru. Ale jeśli zapytacie o podpórkę pod nadgarstki, czy jest wystarczająca, no moim zdaniem no jest króciutka, więc tak naprawdę część dłoń opiera się na niej, a reszta leży sobie na blacie. Jakieś tam odciążenie dla nadgarstków to jest, natomiast nie jest to taka pełna podpórka. Jeśli nie mamy blatu, tylko tutaj nam się kończy półka, to wtedy niestety te dłonie będą wisieć sobie, nie będą w pełni podparte. No ale taki jest urok akurat tego modelu. Nie mamy tutaj dużej podpórki ani jakiejś magnetycznie dołączanej. Po prostu jest taka dość podstawowa. A co do przełączników, moi drodzy, w tym właśnie modelu mamy, zgadnijcie jakie? Tak jest, właśnie niebieskie przełączniki, przełączniki Blue firmy Kale o żywotności 60 milionów kliknięć i aktywacji po przebyciu przez klawisz tylko 2 mm, więc dość lekkie. Oczywiście niebieskie tak zwane przeze mnie klikacze, gdyż jak słyszycie, wydają przy aktywacji charakterystyczny klik i są po prostu dość głośne. Najgłośniejsze z przełączników mechanicznych właśnie przez ten klik. I mamy tutaj rodzaj przełącznika złożony, siła aktywacji to 50 gramów. Druga wersja dostępna jest z brownami, czyli z przełącznikiem dotykowym o troszkę mniejszej sile aktywacji na poziomie 45 gramów, więc możecie to sobie wybrać kupując tą klawiaturę. Nie muszą to być te klikacze, mogą to być cichsze i nieco lżej pracujące browny. Natomiast niebieskie przyjęło się, że pomimo dużej głośności są bardzo dobre i do pisania i też fajnie reagują w grach. Reakcja klawisza mechanicznego jest specyficzna, we wszystkich czterech przypadkach troszeczkę inaczej jest to odczuwalne. W tym przypadku mamy bardzo szybką aktywację, klik i taki nie za mocny według mnie powrót klawisza, na przykład w blackach czy w redach jest to mocniejsze, mocniej tam odbija. To jest właśnie spowodowane między innymi konstrukcją tego przełącznika. Klawiatura oczywiście posiada oprogramowanie, zobaczycie, posiada wbudowaną pamięć, dlatego wszystkie nasze ustawienia zostaną jak najbardziej zapamiętane. Ważna rzecz też anti-ghosting. Anti-ghosting, jak we wszystkich chyba klawiaturach Tesoro, mamy do wyboru albo six key, albo Enki Rollover. Six key. Dlaczego six key? Oznacza to wtedy, że możemy wcisnąć bez blokowania, bez utraty jakiegoś wciśnięcia 6 klawiszy jednocześnie, ale nie tylko w jakimś obrębie, na przykład tutaj tak zwanym gamingowym, czy na przykład wciskamy coś takiego, ale gdziekolwiek, po prostu gdziekolwiek zawsze 6 klawiszy zostanie zapisanych, wciśniętych jednocześnie. Natomiast Enki teoretycznie pozwala nam wcisnąć dowolną liczbę klawiszy. Też nie spotkałem się z jakimś blokowaniem klawiatury lub z jakimś zniknięciem danego klawisza. Przetestować to można łatwo chociażby w jakimś notatniku, programie tekstowym, wbijając klawisze, patrząc co wbijamy i czy to się wbija. Faktycznie działa to naprawdę dobrze. W przypadku Tesoro do anti-ghostingu nie mam żadnych zastrzeżeń. Zawsze działa to świetnie. Natomiast mamy tutaj jeszcze kilka fajnych, ciekawych rzeczy. Oczywiście klawisz funkcyjny, z którym robimy inne różne rzeczy. Klawisz Windows, który możemy sobie zablokować. Rzućcie okiem, tutaj mamy kontrolę podświetlenia na kursorkach. Oczywiście przełącznik Six Key, Enki, jak tutaj wolimy. Następnie profile. 1, 2, 3, 4, 5 profili. Blokada Windowsa, wyłączenie dźwięku ciszej, głośniej. Play, pauza, do tyłu, do przodu. Takie podstawowe minimum multimedialne i moim zdaniem w pełni wystarczające. Nie ma sensu na siłę pchać jakichś dodatkowych klawiszy, chociażby aktywacji kalkulatora. Po co to komu? W niektórych klawiaturach to znajdziemy, tutaj nie znajdziemy i bardzo, bardzo dobrze. Natomiast tutaj jeszcze, zobaczycie te kontrolki, jak się podświetlą, mamy natychmiastowy przełącznik trybu gamingowego, czyli po prostu klikając to
Włączamy tryb klawiatury, w którym mamy programowalne klawisze, możemy nagrywać makra i korzystać ze specjalnych funkcji. Natomiast tutaj mamy specjalny przycisk do nagrywania makr w locie. Czyli też bardzo fajna rzecz, możemy to wcisnąć, klepnąć jakieś makro, zapamiętać i mamy gotowe. Natomiast moi drodzy, za chwilkę zobaczycie także prezentację podświetlenia. Za dużo o nim specjalnie nie mówiłem, ponieważ to jest osobny, duży rozdział recenzji. Mamy tutaj podświetlenie spektrum, czyli wiele efektów, ale przede wszystkim konfiguracja każdego klawisza z osobna na dowolny sposób, jak tam sobie wymyślimy. Więc jeśli nie wierzycie, zaraz to zobaczycie i wtedy będzie wszystko jasne. Tak więc przechodzimy do dalszej części recenzji. Tak więc oto podświetlenie w trybie standard. Mamy także podświetlenie boczne. Zobaczcie, o tutaj. W każdej chwili możemy zmienić sobie kolor podświetlenia. Kolejny efekt to trigger, gdzie mamy podświetlenie reakcyjne. Czyli naciśniemy, klawisz się podświetla, a następnie stopniowo wygasa. Kolejna opcja, ripple, czyli taka fala rozchodząca się w zależności, gdzie przyciśniemy. Jeśli będzie to od brzegu, to idzie sobie w ten sposób. Jeśli jakiś centralny, to rozchodzi się na boki, tak po środku i tak dalej, i tak dalej. Widzicie, tak to działa. Kolejny tryb to firework. Wygląda to tak. Kolejny tryb radiation, czyli promieniowanie. Takie rozchodzące się w poziomie fale. Klasyka, czyli podświetlenie oddychające. Też wybieramy sobie dowolny kolor i to nam tak ładnie pulsuje. Kolejny tryb, taki bardziej demonstracyjny moim zdaniem niż praktyczny, przechodząca fala kolorowego podświetlenia. Jeśli sobie zostawimy na dłużej, to troszeczkę to wygląda jak lampki choinkowe, no ale przyznacie, że efekt wizualny robi. To co widzicie w tej chwili jest to tryb spektrum w pierwszej wersji Shine. Mówiąc krótko, mamy taki predefiniowany tryb, powiedzmy, do gier z najbardziej używanymi klawiszami, a na przykład chcemy podświetlić sobie literkę K. Nic prostszego, zaznaczamy K, powiedzmy, że kolor zielony, apply i K nam się też świeci. Chcemy L, nie ma problemu, na czerwono dajemy i jest. I możemy w ten sposób skonfigurować swój zestaw. Nie muszą to być takie różnorodne kolory, może to być jeden kolor, mogą to być grupy kolorów, czy na przykład WSAD, na przykład czerwone, jakieś dodatkowe klawisze, na przykład niebieskie. Pełna dowolność. Drugi tryb to Spectrum Breathing, czyli te same klawisze, które sobie zaprogramowaliśmy, ale z efektem oddychania. Zobaczcie. I ostatni tryb, trigger, czyli aktywacyjny. Jeśli trafimy klawisz, który sobie zaprogramowaliśmy z kolorem, to się podświetli. Taki, który nie był zaprogramowany, się nie podświetla. Czyli KL mamy zaprogramowane, działają. Thank you.
A teraz pokażę Wam klawiaturę w akcji, chociażby porty USB. Bierzemy sobie rozładowany powerbank. Podpinamy i zobaczcie, zaczyna nam się ładować. Bierzemy telefon, podłączamy i również telefon nam się ładuje, a przy okazji też telefon pyta, czy mamy transferować dane. Więc można sobie wykorzystać to dwojako i jeśli mamy słuchawki, możemy też sobie je bez problemu podpiąć tutaj i z nich korzystać. Tak więc tak to wygląda w praktyce. Taki zestaw w klawiaturze naprawdę bardzo się przydaje. Jakość dźwięku jest bardzo dobra, ponieważ to tak naprawdę jest przejściówka i mamy dokładnie taki sam dźwięk jak na naszej karcie dźwiękowej. Schlobera nie ma żadnego układu dźwiękowego poprawiającego jakość, natomiast mamy pozłacane gniazda, pozłacane wtyki na przewodzie klawiatury, dlatego jakość jest dokładnie taka sama. Po prostu mamy wygodę, ponieważ wystarczy podpiąć słuchawki, mikrofon do naszej klawiatury. Według mnie super. A teraz, moi drodzy, kilka słów na temat anti-ghostingu tej klawiatury. Ghosting występuje wtedy, jeśli przy wciśnięciu kilku klawiszy jednocześnie któryś lub kilka z nich zostanie pominiętych. Czy na przykład nie wpiszemy w pełni jakiejś komendy lub po prostu pisząc szybko na klawiaturze tracimy jakieś klawisze. Lobera Spectrum ma dwa tryby. W tej chwili widzicie cały czas tryb Six Key Rollover, czyli możliwość naciśnięcia dowolnych 6 klawiszy jednocześnie w obrębie całej klawiatury. I faktycznie, jak widzicie, gdziekolwiek nie wciśniemy, sprawdza się to perfekcyjnie. Zawsze 6 klawiszy jest złapanych, natomiast żaden więcej. Drugi tryb to N-Key Rollover, czyli anti-ghosting absolutny. Wtedy możemy wcisnąć już dowolną ilość klawiszy na całej klawiaturze. Chociaż moim zdaniem w zupełności ten Six Key do każdej gry wystarcza. W każdym razie pod względem anti-ghostingu klawiatura Lobera to wzór do naśladowania. Ten anti-ghosting jest tutaj perfekcyjny. Co do panelu oprogramowania, wygląda on dokładnie tak samo jak w poprzednich Loberach, z tym, że mamy więcej tutaj opcji podświetlenia. Jest naprawdę rozbudowana sekcja. Cały program jest graficznie dość atrakcyjny, natomiast moim zdaniem bywają bardziej funkcjonalne panele oprogramowania. Natomiast możemy skonfigurować sobie w trybie gamingowym, czyli poza PC Mode mamy 5 profili i wtedy na każdym możemy skonfigurować sobie i indywidualne funkcje dla poszczególnych klawiszy i indywidualne podświetlenie.
No i moi drodzy, czas na podsumowanie tego testu, tej recenzji. Tak jak powiedziałem na wstępie, jest to dokładnie taka sama Lobera, którą już znamy od ładnych kilkunastu miesięcy. Klawiatura dość prosta, nie przebajerowana, natomiast bardzo, bardzo funkcjonalna i wyposażona w bogate dodatkowe multimedia. Chociażby mamy hub USB, chociażby mamy przedłużenie naszej karty dźwiękowej, możliwość podłączenia słuchawek i mikrofonu bezpośrednio do klawiatury. Nie można też zapominać o licznych profilach dla graczy, programowaniu przycisków, a także zaawansowanym podświetleniu, gdzie jak widzieliście możemy praktycznie zrobić sobie wszystko, zaprogramować każdy klawisz na indywidualne podświetlenie po swojemu. Możemy oczywiście zrobić to sobie na kilku profilach do kilku ulubionych gier, więc naprawdę opcji konfiguracji jest bez liku. Bez wątpienia w tej chwili jedna z najbardziej zaawansowanych klawiatur mechanicznych na rynku pod względem technologicznym i też pozwalająca nam najbardziej się pobawić tymi wszystkimi opcjami. Czy ma jakieś wady? Według mnie nie, poza jedną wadą, która niestety często przewija się w przypadku klawiatur mechanicznych, czyli po prostu zaporowa cena jak na chwilę obecną. Oczywiście te sprzęty za jakiś czas będą tańsze, no ale póki co, jak jesteście ciekawi aktualnych cen, zapraszam do opisu filmu, tam wszystko jest. Za chwilkę jeszcze ocena końcowa z podsumowaniem, plusy, minusy. Natomiast zbliżając się do końca, dziękuję Wam za poświęcenie czasu, za obejrzenie tej dość obszernej recenzji klawiatury Tesoro Lobera Spectrum. Jeśli film Wam się podobał, subskrybujcie, polecajcie znajomym, wspomożecie rozwój kanału. Tak więc na dzisiaj dziękuję za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!